Siema, siema, dzisiaj sprzedaję Quada. Jedzie klient właśnie, zobaczymy, czy sprzedam, czy nie sprzedam. Trzymajcie kciuki. Klient jedzie 300 km, a jakiego Raptora sprzedam? Nie wiem jeszcze. Albo białego, albo swapa. Trzymajcie kciuki, nara. Jedziemy. Siema. Ten jest drogi. Stać nas! Tak, bo to jest... No to zobaczycie, wybierzecie który. Dobra, tam pomocy. Jedziemy. No sać klienta, no to niech bierze dwa. Może wybiorą tego. Nie wiem. Mamy 350 km w jedną stronę, byliśmy oglądać. Jasne, byliście no. Oglądać innego Quada? No. I co? A tam zabijesz. Padaczka? Dawno nie odpalałem. Chase that real light. I got some vision, I'ma chase.
wszystkie tak mają. No. Swoje gadko, kurwa? No ładnie, bo my idziemy pisać i zadzwonię zaraz. Aha, bo nawet akumulator nowy dałem, nie? Tamte bramy można, bo przez fotkę nie wejdę. No, no, zaraz otworzę. Co chodzi? Może tak być? To jeszcze mi co kupi na stacji. Dzięki. Na wózek. Ale upala nim, już słyszę go tam gdzieś, bo wiecie co, to była najszybsza sprzedaż kłada jakiegokolwiek sprzętu w moim życiu. Bez jazdy próbnej, bez niczego. No i kładzik poszedł, biały. Dzisiaj biały, jutro ten. Czemu tak wolno jedzie, nie? Chce się poklapać. No, no. No i pojechali, przyczepka za mała. No wiecie co? To była najszybsza sprzedaż kłada. Jeszcze tak szybko nie sprzedałem nigdy sprzętu. Pić ode mnie kłada. Byli, jeździli po Polsce. Same ogórasy znaleźli, przyjechali tutaj, zobaczyli tego, odpaliłem. No i po prostu od razu bam, bez targowania, bam, bam, poszło. I czy teraz będzie jakiś inny sprzęt na kanale? Nie wiem, zobaczymy. Będę szukał jakiegoś Basze 350, takiego do jazdy po mieście. Ale powiem wam szczerze, że myślałem, że kupię tego. Chcieli oczywiście to siedzisko do tamtego. Ale mówię, nie, nie, to tak się nie da. Czyli co, teraz trzeba czekać na jakieś zmiany. Zmiany, zmiany. A może jakąś przeprawówkę kupię? Nie wiem, zobaczę, to jeszcze... To jeszcze tego nie wiem po prostu. Ale przeprawówka to jest też fajny temat. No. Na pewno będę chciał coś kupić na dojazdy po Berlinie.